zmieniło mnie moim śmierdzioszkiem. Dzień dobry. I właśnie chylił mi się TikTok, gdzie starzy ludzie uczą się używać telefonów. Moje hormony... Violetta mnie nawiedza, ona nie chce się zatrzymać. Moje hormony out. Po prostu już takiego po prostu szaleństwa hormonów nie pamiętam, kiedy miałam. Ale mam dzisiaj takie... Po prostu chce mi się płakać cały dzień. I teraz jak oglądam ten film, to mi się przypomniało, że moim marzeniem w gimnazjum, jak miałam 13 lat, było właśnie, żeby chłopak mi się zakradał przez okno i tak dalej. I ja jeszcze mam tak, że z moim sąsiadem mieszkam okno w okno, ale mój sąsiad ma 10 lat czy 11, a ja mam 19. Więc jak miałam 13, to on w ogóle był małym bankartem. I jeszcze mój plan zawsze niszczyło to, że ja kiedyś miałam... To dziwnie zabrzmi, ale miałam kraty w oknach, ale to było po prostu po poprzednich właścicielach. Niby one miały być ozdobne, ale wyglądało jak więzienie. Więc w ogóle nie było opcji, żeby ktoś do mnie wlazł przez to okno. No i nigdy moje marzenie się nie spełniło, bo nigdy żaden chłopak nie zakradał się do mnie w nocy przez okno. Poza tym mieszkam na piętrze, więc trochę by było ciężko. W ogóle teraz to będzie wredne, bo mamy super sąsiadów i ja uwielbiam moich sąsiadów, ale ja chciałam, żeby oni się wyprowadzili, żeby jakiś hot chłopak w moim wieku się przeprowadził, jakby, żebyśmy byli okno w okno. Ale to jest mokry sen każdej 13-latki. Recenzja? Ten film jest dziwny, ale idealny na mood, tak jak mam teraz, czyli przed okresem, po prostu jakieś dziwne filmy z Wattpada, które nie miałyby szansy bytu w normalnym życiu. Czemu ten gość randomowo wszedł przez jej okno i cały jej uda? What the fuck? A wcześniej przed sekundą mówił, że ona nie jest w jego typie. Tak ludzie nie robią, raczej, nie wiem, może ja coś robię źle. Chłop pogłaskał go po plecach. A ta mówi, byłbyś dobrym lekarzem. A ta historia, że chce być lekarzem. What the fuck? What? Oh, nie. Ej, ale przysięgam, to jest to, ja zawsze jak oglądam film, tylko że zawsze wysyłam snapy do moich znajomych, a teraz, że mam vloga, to będę was tutaj tym zaznaczać. I w ogóle tak wygląda, bo... Co? Kasia, aż muszę pauzę zrobić, jestem w szoku. Wygląda, bo po prostu... No nie wiem, dzisiaj jest taki dziwny dzień i po prostu mam ochotę się wypłakać. Nic się totalnie nie stało. W moim życiu wszystko jest w porządku. Wszystko jest super, ale po prostu czasami mam takie dni, że trzeba się... wypłakać. I tyle. Tak po prostu czasami mam. Tak sobie radzę z jakimiś emocjami, chociaż teraz w sumie nie jestem. Nie wiem skąd one się wzięły i co takiego jest, ale po prostu... po prostu muszę się wypłakać. Więc nie zwracajcie na to uwagi. Już teraz do was przyjdę z recenzją. Jakoby, że całe filmy... Chyba, że znowu mnie coś tak zadziwi, że aż będę musiała włączyć telefon. Nie wytrzymam. Muszę, bo się uduszę. Nienawidzę lasek, które dają sobie pomiar. W sensie nienawidzę.
Nie dajcie sobie dziewczyny pomiadać. Jeśli facet przed sekundą potraktował was jak śmiecia, to nie przychodzicie na następny dzień do jego i się z nim nie całujecie. Period. Już się ciemno zrobiło w tym czasie. Recenzja? Fajna. Jak macie taki humor jak ja teraz, to spoko. Jedyne co mnie zawsze irytuje w takich filmach i książkach, że w 90% te pary się sykają ze sobą z dupy. Totalnie z dupy i nigdy by to tak w prawdziwym życiu nie wyglądało. Thank you! Wow, jaka draga! Tak, no idź, kochani. Musisz mi przytulić. Kogo? Nie. A co się stało? Widzieliście? Jak ona się... Nie musisz mnie przytulić dzisiaj. A czemu? Co się stało? Potrzebujesz miłości? Tak. Dzisiaj miałam być humor. Czemu? Nie mam taką właśnie przytokrosić. Aaa! Czemu jesteś słodki? Zjadłam i musiałam się wypłakać. Płakałaś? Tak. Czemu? Bez powodu. To jest dupko. Co dam u ciebie? Możesz opowiedzieć na vloga. Nie opowiesz na vloga? Nie. Że jesteś pomalowana, odstawiona w... Mamo, ja jestem w piżamie, w złote... Dobrze, najmniej czas, przekona się. Gdzie? Nie przejmuj się, mamo. Nie. Jak będę pisać coś o tobie, to będę usuwać i blokować. Dobra. Nawet nie będziesz widziała. Ja nie czytam. Ja nie czytam. Biedna. Ja nie czytam, bo mi by serce pękło, jak ja bym tam przeczytała coś złego. Idziemy, idziemy. Idziemy, idziemy. Idziemy na obiad, idziemy. Idziemy na obiad. Ogólnie fun fact, chodzimy do tej restauracji już, o Jezu, już parę lat, co? O Jezu, nie wiem, z 10 lat. W różnych miejscach oni byli. I zawsze zamawiamy zawsze to samo. Więc tutaj mamy filet z fronderki, frytki i buraki, a mama jeszcze ma inną surówkę. Inną surówkę, no. Więc właśnie jedziemy z mamą do kina na Top Guna, bo to jest podobno jakiś super film, który ja muszę, w sensie ja go nigdy nie widziałam, ja nawet nie wiedziałam, co to jest Top Gun wcześniej, ale jak mama dowiedziała się, że ja nie wiem, co to jest Top Gun, to jedziemy na tą nową wersję i damy wam znać później, jak nam się podobało. Nie? Tak? Tak. Mama się dalej wstydzi, ale dajcie jej czas. Zdradzę wam lifehack do multikina. Jeśli chodzicie do kina i uwielbiacie na czasy albo popcorn jak ja, to kupcie sobie tą kartę. Ona kosztuje tylko 7 zł, a daje nam zajebiste zniżki. Okej, właśnie wyszłyśmy z kina. I zanim wam opowiemy, jaki był... Jezu, ta parka, myślała, że ich nagrywam. Jaki był film, to opowiemy wam historię, bo my jesteśmy dwie awanturniczki i oczywiście nie obyło się bez awantury. A nie, tak naprawdę, no naprawdę to nie była nasza wina. To nie była nasza wina, bo... i to nie była żadna awantura, po prostu to była wymiana zdań, bo my się nie kłócimy, tylko
wymieniamy argumentami. Tak, bo my nie jesteśmy pipy i mówimy swoje zdanie. Ale chodziło o to, że i tak trwa 30 minut reklam w kinie i to jest logiczne, że ludzie ze sobą rozmawiają, a my i tak rozmawiałyśmy szeptem, a jakiś dziad ciągle gapił się w naszą stronę i ja mówię do mamy, jak Hugo się zaraz przyczepi, nie? I tylko pierwsza minuta filmu się zaczęła, były same napisy, nawet jeszcze nic się nie zaczęło, a mama mi szepnęła dwa słowa o tym, że to jest piosenka z Top Gana. Przepraszam, czy wy będziecie tak cały film rozmawiać? A my jak jeden mąż? Tak! No i zaczęła się mini awanturka. Czy mini awanturka? Po prostu ładnie... Facet był w szoku, że mu tak odpowiemy, nie? Bo zazwyczaj ludzie są tacy, ojej, ojej, już przepraszam, no my do takich ludzi na pewno nie należymy. No i tak, a jak ci się film podobał? Ty do mnie mówisz? Nie, a chyba do kogo? Nie wolno przeklinać. To nie mówisz ty do tego tam do chodniku. No jak ci się film podobał? No zajebisty. Oprócz tego, że myślałam, że mama będzie mi mówić, jakby o co chodziło w pierwszej części. Okazało się, że moja mama nie pamiętała, o co chodzi w pierwszej części. Ale ja pamiętałam. Była taka przekonana, ona mówiła, Top Gun, Tom Cruise, o Boże, ja wszystko pamiętam. Nie, zmieniasz fakty, Oliwia. No to jak było? Wszystko pamiętam, ale dokładnie nie pamiętałam, jak ta dziewczyna wyglądała. To nie była jedyna rzecz, której nie wiedziałaś. Czego jeszcze nie wiedziałam? Co to jest za dziecko? No kolegi, ja go wiedziałam. No i ogólnie film zajebisty, więc polecamy i jak chcecie się wybrać, to wybierzcie. No on już się kończy powoli. No właśnie, jak chcecie się wybrać, to się szybko wybierzcie. A my mamy teraz w planach obejrzeć pierwszą część, trochę na opak. Chcesz coś dodać? Nie? A spojrzysz się w kamerę, czy będziesz udawała, że cię tu nie ma? Udaję, że mnie tu nie ma. Weźcie coś napiszcie mamie mojego w komentarzach, bo ona jest taka jakaś... Ja w ogóle nie wiem, o co jej chodzi, bo ja jak nagrywam... Jak wie, że nagrywam do znajomych, to zachowuje się totalnie normalnie, wręcz wchodzi w nią jakiś dzik. To są znajomi. Ale mnie też oglądają znajomi. Ale to jest inaczej. To ja ci nie będę mówić, kiedy nagrywam do vloga, kiedy... Nie, no nie widzę w ogóle. No, a po czym widzisz? Pierdziele, jaka akcja. Jechałyśmy, jak się zestresowałam, normalnie mi serce boli. Jechałyśmy i widziałyśmy, jak chłopak tak szarpie dziewczynę. Tacy młodzi, kurde, o dalej się szarpią do chuja. Szarpie dziewczynę, ale tak za włosy i ten... I tak jedziemy, tak w ciszy, nie wiedziałyśmy co zrobić. I ja mówię do mamy, że kurde, że się zestresowałam, że nie wiem, czy on jej czegoś nie zrobi, czy się wygłupiali. Mama mówi, że żebyśmy miały czyste sumienie, to się wracamy. No i się wróciłyśmy i się okazało, że się wygłupiali na szczęście. No i się śmiałyśmy, że gdyby ona wiedziała, co my robimy tutaj na uliczce, że przyjechałyśmy sprawdzić, czy ona żyje. No, ale przynajmniej mam czyste sumienie, że się wygłupiali. Ja tak to bym pewnie rozkminiała jeszcze przez najbliższe dni. Nie? No. Okej, więc jak widzicie, miałam straszny syf tutaj na szafce i bardzo mnie to irytowało, więc postanowiłam, że skoro mam chwilę czasu, to posprzątamy. O, ja cię to aż wam muszę pokazać. To jest książka, od której byłam uzależniona, jak byłam dzieciakiem i mam całą serię Martynki, którą utrzymałam aż do dzisiaj i postanowiłam sobie, że moje dzieci to będą czytały. A tutaj jeszcze biografia Tini, kiedy miałam obsesję na jej punkcie. Nie wiem, co tu robię, ale raczej nie powinnam tego wyrzucać, więc zostawiłam. To jest książka, którą moi rodzice kupili, jak wiedzieli, że będą się mnie spodziewać i kiedy to zostanie ze mną na zawsze. A to jest druga, bo moi rodzice się chyba bardzo przyjęli tym, że będą mieli dziecko. Dostałam od moich przyjaciółek na 18 koncert ekipy. O jacie, to jest najsłodszy prezent, jaki kiedykolwiek dostałam. Dostałam go w gimnazjum od takiej mojej paczki znajomych. To są jakieś nasze przepałowe zdjęcia, a przy nich jakieś moje słynne teksty. Zajebisty prezent. Exactly. Patrzcie, jak pięknie! Tutaj postanowiłam, że będę układać moje książki, takie wiecie, typowo do czytania. Tam z tyłu mam książki, które już przeczytałam. Tutaj stwierdziłam, że będzie właśnie samorozwój, jakieś takie poradnikowe książki. Tam znowu te, co przeczytałam,
Te też przeczytałam, ale ładnie wyglądają. A tych jeszcze nie przeczytałam, więc postawiłam sobie z przodu, żeby nie zapomnieć. A tutaj jakieś takie, wiecie, książki z dzieciństwa, jakieś dyplomy. No po prostu cała reszta, nie? Tutaj były rzeczy z mojej szkoły, które wywaliłam i na razie ta półka jest taka, wiecie, robocza. Zostawiłam tu jakieś teczki, zeszyty, jakieś dwa fajne, duże. Nie wiem, może mi się to przyda na studiach. W sumie nie wiem do końca, co mi się przyda na studiach. Tutaj trzymam sobie też statyw i jakieś tam moje zeszyty do jakichś tam zapisków, więc no, satysfakcjonujące. Dobra, więc tak wygląda stylówka. Na dziś jest tak gorąco, że się można roztopić, więc bez kombinowania taki topik z H&M-u, jakieś spodenki, nie wiem skąd, które mają 100 lat. Koczek taki ciasny, bo nie da się dzisiaj inaczej, i duże kończyki, żeby nie było zbyt nudno. Makijażu jeszcze nie zrobiłam, ale chyba pomaluję tylko brwi i rzęsy i to będzie na tyle. Nic więcej nie nakładam, bo i tak wszystko spłynie. Wydaje mi się, że jest w porządku. So yeah! Przed pracą miałam chwilę, więc zaszłam sobie do Sinsaya, bo strasznie podobała mi się ta nowa kolekcja, ale jak widzicie, my ass out w tej spódniczce. Nieważne jaki rozmiar, każda była tak samo krótka. I to tak samo, nawet mimo, że nie mam jakichś dużych boobies, to nawet nie zmieściło mi się do tej koszulki. A szkoda. Przyjmujesz jakieś leki? Hormonalne. Nie ma za co. Olson jest obsrany. Jestem, no, boję się. Ty gruba. Przona nie będzie taka. No zobaczysz. No zobaczysz. Weź stary, ile ja mam kolczyków, ja wiem. Weźcie go ode mnie, on tak przeżywa. Weźcie go ode mnie. No oczywiście, że nagrywam, jak jesteś flipą. Wszyscy zobaczą. Wstawię. Oh my god, przeżyli. Oj, czekajcie, mam brudny aparat. I'm so sorry. Ten piękny moment macie na brudno nagrany. Jak, pokaż. O Jezu, wow. Oj! Nie powiem. Jezu, ale jaki on mi furorę zrobił na vloga, jak on tutaj srał. Jakby to spadł, miał taki moment, nie wiem. Tak, on też naprawdę wleje, jak ten kolczyk spadł. I on, a co, tu już z ziemi nie można? Mówię, no nie. Okej, okay, jest godzina 21:37 i ja już będę kończyć tego vloga, bo wydaje mi się, że i tak wyszedł dosyć długi. Chociaż na Instagramie, jeśli obserwujecie mnie, to mogliście brać udział w głosowaniu, gdzie was zapytałam, czy takie vlogi są w porządku, i daliście znać, że tak i że nawet chcielibyście dłuższe. Więc jeśli chcecie brać udział w rozwoju tego kanału, to obserwujcie mnie na Instagramie. Bardzo wam dziękuję za tego vloga. Zostawcie proszę komentarz, lajka, bo to bardzo mi pomaga w rozwoju na początku. I widzimy się w środę i niedzielę o 18:00. Pa, pa!